Pani prezydent, ja wiem, że ta sytuacja może panią przerastać. Zarzuciła pani mi kłamstwo. Ja panią jako człowieka rozumiem. Natomiast nie do przyjęcia jest to, że prezydent miasta stołecznego Warszawy, jedna z trzech najważniejszych osób w kraju, jak się zwykło potocznie mówić, profesor prawa, publicznie znieważa, ale przede wszystkim publicznie kłamie, co za chwileczkę wykaże. Pani po prostu kłamie! Na konferencji prasowej w czasie kampanii prezydenckiej stwierdziła pani, co pozwoliłem sobie wypisać, ani ja, ani mój mąż nie staraliśmy się o zwrot jakiejkolwiek nieruchomości w Warszawie. Uczciwie byłoby rozróżnić pomiędzy postępowaniem spadkowym, a tym, czy ktoś stara się o zwrot. Twierdzi pani, że to jest spadek po cioci. To jest, tak, spadek być może po cioci, ale po cioci żony wujka, który zmarł. A tenże wujek nigdy nie powinien zostać właścicielem tej kamienicy, bo ona przez szmalcowników podczas II wojny światowej była ukradziona. Po powrocie przedstawiciela rodziny Oppenheimów po wojnie, bo większość zginęła w Buchenwaldzie, w sowieckich łagrach, okazało się, że trzy kamienice należące do tych rodzin już do nich nie należą. Sprawa została zgłoszona do prokuratury, a w 1948 roku sąd unieważnił wszystkie akty notarialne. Zresztą w sumie nie musiał ich unieważnić, ponieważ w 1945 roku był dekret Bieruta, a wujek pani męża nabył prawa do tej kamienicy po 1945 roku, czyli po nacjonalizacji już. Zatem choćby z tego powodu nigdy nie powinien zostać jej właścicielem. To, dlaczego nie zmieniono wówczas zapisów w księgach wieczystych, Bóg raczy wiedzieć. Być może już to nie miało żadnego znaczenia, bo i tak nie było w tamtych czasach własności prywatnej, przynajmniej jeżeli chodzi o nieruchomości w Warszawie. Natomiast pani mąż nie odziedziczył nigdy kamienicy. Roszczenie. A potem skutecznie prowadził to postępowanie. Skutecznie je prowadził. I w końcu dzięki życzliwości BGN-u, który przymknął oko na szereg dokumentów, jak się okazuje, co stwierdziła prokuratura. Prokurator to stwierdził, prokuratury okręgowej w Warszawie, że nigdy pan Kępski, czyli wujek, nie powinien wejść w prawa do tej kamienicy. Dobre pytanie jest, dlaczego skoro tyle organów państwowych, jak pani sama powiedziała, kontrolowało tą sprawę, dlaczego ta sprawa nie została wyjaśniona, dlaczego ta kamienica, dlaczego ta transakcja zwrotowa nie została unieważniona? No być może dlatego, że w sprawie reprywatyzacji mam do czynienia z mafią. A co to jest mafia? To jest mafia, jest wtedy, kiedy osoby, które chcą w sposób niegodziwy postępować, łamać prawo, dokonywać przestępstw. Bo w tym przypadku nie wiem, czy tu mamy do czynienia z przestępstwem, ale na pewno z niegodziwością. I ta mafia powstaje wtedy, kiedy takie osoby wchodzą w relacje z urzędnikami, z politykami, z wymiarem sprawiedliwości. Zatem reprywatyzacja w Warszawie to jest działanie mafijne. Mówię, mamy tutaj urzędników, mamy wymiar sprawiedliwości, który zmienił orzecznictwo, mamy panią Kruk, tak się pani powołuje, kto pracował za pana Lecha Kaczyńskiego. Pani Kruk, beneficjentka Chmielnej 70, pracowała w Ministerstwie Sprawiedliwości za rządów czyich? Pani przewodnicząca? Platformy? Platformy Obywatelskiej. W co najmniej potocznym tego słowa znaczeniu mamy do czynienia z mafią. Pani mąż kłamał, mówiąc o tym w jednym z wywiadów, że odziedziczył przedwojenną kamienicę należącą do rodziny. Bo to nie była przedwojenna kamienica należąca do rodziny. Ona była przedwojenna, ale na pewno nie należąca do jego rodziny. Ponad wszelką wątpliwość. Zatem, pani prezydent, jeżeli ktokolwiek tutaj kłamie, to w wywiadach kłamał pani mąż dla Gazety Wyborczej, mówiąc, że odziedziczył 0,068%. Podczas kiedy to było 6,8% tej kamienicy, plus to, co odziedziczyła pani córka. Łącznie kilkanaście procent. Więc mąż kłamał, pani kłamała w tej sprawie. Dziś pani próbuje zrzucić winę na innych. Mówi pani o jakimś referendum w 2013 roku. Tak, to referendum pani wygrała tylko i wyłącznie dzięki kłamstwom. Kłamstwom premiera Tuska, że będzie pani komisarzem, nawet jak panią odwołamy. Dzięki manipulacjom pani formacji politycznej. Dzięki zaangażowaniu prezydenta Komorowskiego w obronę pani. To nie było demokratyczne referendum. To nie było samorządowe referendum. To było zmanipulowane referendum. Dziś, jeśli pani chce dalej funkcjonować w życiu publicznym, to musi pani mieć odwagę i przyzwoitość, żeby poddać się ocenie.
Wyborcy decydują. Wyborcy decydują w wyborach. Ale na dziś utraciła pani mandat zaufania społecznego do pełnienia funkcji prezydenta Warszawy. Macie państwo większość jako Platforma. Referendum może być z inicjatywy mieszkańców, tak jak my to zrobiliśmy. Warszawska Wspólnota Samorządowa. Ale może być też z inicjatywy Rady Miasta. Miejcie odwagę. Zapytajmy się mieszkańców, co sądzą o obecnych rządach Hanny Gronkiewicz-Waltz. Niech się wypowiedzą w referendum. Niech się wypowiedzą w referendum. To sądzą właśnie. To sądzą właśnie. Już nie będzie życzliwego prezydenta RP. Już nie będzie premiera, który będzie poklepywał i mówił, nic się nie stało, dlaczego będziesz komisarzem. Będzie ocena, rzetelna ocena w kontekście wszystkiego tego, co się okazało od 2013 roku, co wyszło na światło dzienne, co zostało ujawnione. Nie przez PiS, złowieszczy PiS, nie przez Gazetę Polską, przez Gazetę Wyborczą, przez TVN, przez życzliwe pani media. Pani czas i państwa formacji dla tego miasta bezpowrotnie się skończył. Miejcie odwagę odejść z twarzą, bo honoru i tak nie macie.